Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Back to School na moim kanale. Jeżeli mnie nie znacie, to ja mam na imię Zuzia, a wy zawędrowaliście na kanał ZU. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony przycisk poniżej, żeby być już na bieżąco z każdym kolejnym moim filmem. Zapraszam was również na mojego Instagramka, którego tutaj macie, bo tam jestem na co dzień aktywna. Przypominam wam jeszcze, że w sierpniu filmy pojawiają się 3 razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty o godzinie 10:00. I we wtorki i czwartki są to filmy z serii właśnie Back to School, a w soboty filmy z tym niezwiązane, więc... A jeszcze jedno, przepraszam za ten rozgardiasz z tyłu i za to, ale mój brat robi w tym momencie remont w pokoju i musiał wszystkie rzeczy z niego wynieść i po prostu niektóre rzeczy dał do mnie, także naprawdę mam teraz dużo rzeczy w pokoju i nie mam jak tego schować, żeby tego w ogóle nie było widać, więc tu jest właśnie kawałek jego fotela z butami jego, więc przepraszam. Tak, i teraz już możemy przejść do filmiku. A dzisiaj będę wam pokazywała mój taki codzienny, niecodzienny makijaż do szkoły. Mówię tak dlatego, że ja ogólnie na co dzień raczej się nie maluję do szkoły, jestem po prostu zbyt leniwa na to i za długo się zawsze szykuję do szkoły, nigdy nie starczy mi na to czasu. I jak już zazwyczaj znajduję czas, to często jest to są to na przykład same rzęsy, czyli maluję je tylko tuszem do rzęs. A dzisiaj po prostu pokażę wam taki już bardziej full wypas makijaż do szkoły, czyli taki, który noszę, kiedy faktycznie mam tak z 20 minut czasu rano. Na samym początku nakładam oczywiście bazę, jest to baza z Douglasa Prime and Glow. Jak w ogóle oglądaliście jakiekolwiek moje filmiki makijażowe, to ta baza pojawia się tam zawsze, więc myślę, że osoby, które oglądały kiedykolwiek moje filmiki makijażowe, powinny ją znać. Krokiem, który bardzo często pomijam, bo zazwyczaj po prostu nie czuję takiej potrzeby, jest krem BB. Jak właśnie wspomniałam przed chwilą, to jest coś, co najrzadziej kładę na twarz. Serio, miałam chyba w tamtym roku szkolnym może z 5 razy krem BB na sobie, bo bardzo, bardzo rzadko go nakładam, ale za to nigdy chyba nie nakładałam podkładu do szkoły, bo po prostu nie czuję się zbytnio komfortowo w podkładzie przez tak wiele godzin, więc wolę po prostu zwykły krem BB. I ja mam ten krem BB z Garniera. Że tak jak powiedziałam, nie nakładam kremu BB jakoś mega często, więc tak, właśnie to, co pokażę wam potem, jest bardziej właśnie takie już codzienne, nadal nie codzienne, ale jak już faktycznie mam taką ochotę na pomalowanie się, jakoś takie właśnie trochę większe do szkoły, no to właśnie robię to, co będę robiła po kremie BB, ale no... Przechodzimy do korektora i korektor zawsze daje pod oczy i w jakieś miejsca, w które po prostu potrzebuję większego krycia. Teraz biorę taki rice powder z Vivo. Czas na rozświetlacz. Ja używam tego rozświetlacza z Lovely Golder Digger. I pędzelek zawsze najpierw spryskuję zwykłą wodą, bo tak według mnie najlepiej wydobyć lepszy jeszcze glow z rozświetlacza. Po rozświetlaczu strzepuję delikatnie puder, tak żeby właśnie ten rozświetlacz przypadkiem nie najechać, więc bardziej... Tak wiecie, no delikatnie go strzepuję. Dobra, czas na brwi i ogólnie oczy. Do brwi używam zwykłego, przeźroczystego eyebrow fixera z Vibo. On po prostu układa moje brwi tak, jakie bym chciała. W tym momencie nie za bardzo mam zrobione brwi, bo dawno ich nie regulowałam, więc... Jeżeli chodzi już o same oczy, to ja nie używam raczej żadnych cieni do szkoły, tylko lubię sobie rozświetlić kącik oka. Wow. I robię to takim pojedynczym cieniem z Douglasa, nieważne. Naprawdę uwielbiam ten cień, świetnie się świeci i jest po prostu idealny do właśnie kącika. Teraz lecimy z rzęsami. Jeżeli chodzi o rzęsy, to mam dosyć specyficzny sposób malowania rzęs. Mianowicie na samym początku czeszę rzęsy taką zwykłą, już zużytą po prostu szczoteczką ze starej maskary, żeby były wyczesane. Potem podkręcam je zalotką, to jest mój must have, bo inaczej moje rzęsy są po prostu proste
i nic z tego nie zmienia, więc jakby były pomalowane, to nawet tego nie widać. Nie nakładam na nie wazelinę. Wydaje mi się, że jak nakładam wazelinę przed nałożeniem tuszu, to po prostu wyglądają te rzęsy lepiej i dłużej się trzyma to podkręcenie, ale być może sama sobie tylko wymawiam. No i na samym końcu oczywiście tusz do rzęs i ja mam ten z Rimmela Wonder Luxe Volume. Rzecz, czyli pomadka. Jeżeli chodzi o pomadki, to ja zawsze biorę albo błyszczyk jakiś, który jest delikatny i jeżeli mi się trochę zje, to nie będzie tego za bardzo widać, albo jedną z serii Oh My Lips z Everlane, bo one naprawdę dobrze się trzymają, albo jedną z serii Superstay Maybelline, one też super się trzymają. Dzisiaj akurat postawię na błyszczyk, taki z Sephory. Także tak właśnie wygląda końcowy look, skończony makijaż. Według mnie jest on dosyć delikatny, czyli taki właśnie, jaki ja najbardziej lubię nosić do szkoły. Jeżeli filmik Wam się spodobał, to oczywiście nie zapomnijcie o perce w górze, subskrypcji mojego kanału, napiszcie mi w komentarzu, jak Wam się podoba mój makijaż. No i do zobaczenia w kolejnych filmikach z serii Back to School, czy też innych na moim kanale. Pa, pa!